Siemaneczko mordeczki, tu Wera. Zapraszam Was na kolejną Jamę Niemula. I przedstawię Wam dzisiaj 8 najlepszych bike parków w Polsce. Zapraszam! Dzisiejsze zestawienie przygotowałam dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę na zjazdach oraz dla osób, które już są prawdziwymi entuzjastami downhillu. Oczywiście cała ta ósemka znajduje się na południu Polski, gdzie w zimę one prosperują jako stacje narciarskie. No to co? Zaczynamy! Numer 1. Stożek Bike Park w Wiśle. Bike Park w Wiśle to mekka kolarzy zjazdowych. Położona w malowniczych Beskidach, trasa jest jedną z najbardziej znanych w Polsce. To właśnie tutaj każdego roku rozgrywane są najbardziej spektakularne zawody inaugurujące cykl Pucharu Polski Downhill. Uznawana za dosyć wymagającą, nie jest może najdłuższa, ale oferuje mnóstwo zróżnicowanych sekcji, niezależnie od stopnia zaawansowania. Jedynym minusem stożka jest parking położony w odległości około 500 metrów od dolnej stacji kolei. Jeżeli więc nie macie noclegu bezpośrednio przy dolnej stacji, czeka Was przymusowa rozgrzewka w drodze do wyciągu. Odległość od Warszawy wynosi mniej więcej 412 km. Numer 2. Antidote Park i Kasina Wielka. To najnowsza i jednocześnie jedna z najciekawszych stacji dla kolarzy zjazdowych. Położona zaledwie 50 km od Krakowa, oferuje jedne z najlepszych warunków do downhillu w Polsce. Nowoczesna, czteroosobowa kolej linowa gwarantuje, że możemy jeździć na okrągło bez konieczności czekania w kolejce, zaś sam wjazd trwa zaledwie 10 minut. Antidote Bike Park oferuje cztery zróżnicowane trasy, dzięki czemu miejsce to można z powodzeniem odwiedzić co weekend bez obawy o nudę. Posiada również przystępny parking z utwardzoną nawierzchnią zaraz przy dolnej stacji kolejki. Odległość od Warszawy to 342 km. Numer 3. Koninki Gravity Park. Koninki, zaraz obok Antidote Bike Parku, to ośrodek z profesjonalnie przygotowanymi trasami zjazdowymi. Trasa wiodąca z góry Tobołow z wysokości 994 metrów nad poziomem morza zapewnia świetną zabawę i mnóstwo zróżnicowanych fragmentów. Od szybkich i płynnych sekcji leśnych po techniczne i kamieniste fragmenty z licznymi sztucznymi przeszkodami. Ponadto ośrodek w Koninkach, Ostoja Górska, posiada unikatowy klimat, dobre zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Odległość od Warszawy 370 km. Numer 4. Bike Park Kluszkowce w Czorsztynie. Czorsztynski Kluszkowce to duży ośrodek narciarski, który od kilku sezonów latem przekształca się w rozbudowany bike park. Do wyboru jest kilka urozmaiconych, profesjonalnie przygotowanych tras dopasowanych do różnych poziomów umiejętności. Jedynym mankamentem tego miejsca jest specyficzny rodzaj podłoża z mnóstwem luźnych kamieni, co może nie wszystkim rowerzystom przypaść do gustu. Mimo iż trasy są dosyć krótkie, to wjazd z wyciągiem trwa około 5 minut, pozwala więc na intensywną jazdę bez wytchnienia. Odległość od Warszawy 410 km. Numer 5. Bike Park Palenica w Ustroniu. Na położonej w sąsiedztwie stożka Palenicy również znajdziemy profesjonalnie przygotowany bike park. Co ciekawe, na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia roweru, ochraniaczy, a nawet wynajęcia instruktora, który pomoże przy pierwszych zjazdach. Bike park na Palenicy wydaje się więc najlepszym miejscem dla osób, które dopiero rozpoczynają zabawę z downhillem i nie dysponują jeszcze profesjonalnym sprzętem. Na zboczach Palenicy wytyczono kilka tras, na których swoich sił mogą spróbować też zwykli kolarze. Co roku organizowane są tu zawody Beskidia Downhill, dzięki czemu trasy w sezonie są zadbane i dobrze przygotowane. Na miejscu mamy przystępny parking i dwie restauracje. Odległość od Warszawy 375 km.
6. Numer 6 i Zawoja w Mosornym Groniu. Mimo iż Zawoja leży u stóp Babiej Góry, to kolarze upodobali sobie zbocze Mosornego Gronia i tamtejszą stację narciarską. Górna stacja czteroosobowego wyciągu przesyłkowego znajduje się na wysokości 1045 metrów nad poziomem morza. Stąd rozpoczyna się urozmaicona trasa zjazdowa prowadząca przez las oraz bezpośrednio zboczem góry. Zaletami Mosornego Gronia są parking położony tuż przy dolnej stacji wyciągu oraz rozbudowana baza noclegowa w pobliżu. Odległość od Warszawy 375 km. Numer 7. Międzybrodzie Żywieckie i Góra Żar. Góra Żar to miejsce cieszące się dobrą opinią wśród kolarzy zjazdowych. Zróżnicowana trasa nie pozwala się nudzić, a pod koniec 2014 roku powstała nowa, łatwiejsza linia z dużą ilością mniejszych i większych skoczni. Jedynym mankamentem tej stacji jest specyficzna naziemna kolejka, nie do końca przystosowana do przewożenia rowerów. Co więcej, Góra Żar ze względu na piękny widok rozciągający się z jej szczytu jest popularnym miejscem wycieczek turystycznych, szczególnie w letnie weekendy. Jako jeden z niewielu ośrodków Góra Żar zapewnia atrakcję osobom bez rowerów. W sąsiedztwie stacji kolejki znajduje się lotnisko dla szybowców, park linowy, tor do zjeżdżania na pontonach oraz wypożyczalnia górskich hulajnóg. A po intensywnym dniu w drodze powrotnej można też wypocząć nad Jeziorem Żywieckim. Odległość od Warszawy 355 km. Numer 8 i Harenda w Zakopanem. O ile na Stożku co roku rozpoczyna się sezon rowerowy, to na Harendzie odbywa się jego symboliczne zakończenie. Na zboczu góry wytyczono jedną trasę początkowo wiodącą przez las, a w końcowej części biegnącą stokiem narciarskim. Nie jest ona zbyt urozmaicona i może szybko się znudzić, jednak z pewnością warto dodać ją do swojego downhillowego portfolio. Odległość od Warszawy 405 km. Jak widzicie, mamy w Polsce kilka zajebistych miejscówek do jazdy downhillem. Jeśli chcecie się pochwalić Waszą wiedzą na temat innych, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie nasz kanał. A teraz zapraszam Was na nasze newsy. W Kalifornii, pośrodku pustyni, powstało zajebiste rancho dla surferów. Na taki pomysł 12 lat temu wpadł Kelly Slater. Cała budowa trwała 2 lata i kosztowała aż 30 milionów dolarów. A jak to dokładnie wygląda? Zobaczcie sami. The Girls on Track to nowy projekt dla młodych dziewczyn. Jeśli macie od 13 do 18 lat i chcecie zrobić karierę na arenie międzynarodowej, to jak najbardziej musicie się zameldować na torze kartingowym w Rzeszowie 11 i 8 sierpnia, ponieważ w ten weekend odbyła się już pierwsza runda eliminacji w Tychach. Waszym zadaniem jest przejechanie jak najsprawniej i jak najszybciej 100 metrów slalomu, więc co to dziewczyny, na start!
koniec zobaczcie sobie naszego współczesnego Forresta Gumpa. No, kolej zasuwa jak dziki. Czterokrotnie już przebiegł Amerykę wszerz, więc to, co zrobił prawdziwy Forrest, to jest pikuś. Zrobił sobie tylko krótką przerwę na asystowanie swojej narzeczonej podczas porodu ich córeczki, ale za chwilę wrócił i dokończył swój ubieg. Zresztą zobaczcie sami, jak on wygląda, bo no, prawdziwy Forrest po prostu. Do tego jeszcze jest pobił rekord Guinnessa jako osoba, która przebiegła najszybciej maraton w przebraniu. Oczywiście za kogo był przebrany, no chyba nie muszę wam mówić. Loving being in Vegas, it's an amazing city. Made your way all the way across the United States to LA. Now you've just decided to up sticks, turn around and do it back, but this time via 18 states. But my mum, who's not around, unfortunately anymore, said that do one thing in your life that makes a big difference. So I thought, well, this could be it. We rescued a stray dog in Arkansas. She just opened up their own home and say, hey, come and eat dinner with us. As Death Valley's meant to be a fairly scary place. Maybe even hell on earth, who knows? No to mordy, na dzisiaj to by było tyle. Zapraszam was już na kolejny odcinek. O dzisiejszym dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie. Jak zwykle łapka w górę, łapka w dół. Zapraszamy na Insta, Facebooka, na nasz kanał niemulowy. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał. No i co? Miłego wieczoru i widzimy się za tydzień. Marty!